urodził się 31 lipca 1893 roku w Warszawie. Jego przodkowie brali udział w powstaniu styczniowym. Od młodości był przeznaczony do stanu duchownego. Do seminarium wstąpił w 1909 roku, a 5 lat potem przyjął święcenia kapłańskie. Skorupka kształcił się w Akademii Duchownej w Piotrogrodzie. Potem pełnił posługę duszpasterską w różnych częściach Rosji. Po powrocie na ziemię polskie został wikarym w Łodzi. W międzyczasie udzielał się społecznie, pomagał sierotom oraz krzewił oświatę. W 1919 roku przybył ponownie do Warszawy. Ksiądz Skorupka był kapelanem 236 Ochotniczego Pułku Piechoty. Pełnił też m.in. funkcję notariusza warszawskiej kurii metropolitalnej oraz kapelana ogniska rodziny Maryi na Pradze. Na wiadomość o zagrożeniu Warszawy ze strony bolszewików wstąpił dobrowolnie do wojska. Uzyskał poparcie, choć nie od razu, ze strony kardynała Aleksandra Krakowskiego. Wraz ze swym oddziałem stacjonował na warszawskiej Pradze. Późnym wieczorem 13 sierpnia wyruszył z Koszar na front przez Ząbki i Rembertów. Przedostał się do Ossowa pod Wołominem. 14 sierpnia w czasie jednego z kontrataków na pozycję wroga duchowy włączył się do boju. W relacji świadków 27-letni kapelan zagrzewał do boju współtowarzyszy. W rzeczywistości kapelan zginął od postrzału w głowę. Przed pójściem do boju nałożył na szyję stułę. Wiele wspomnień wskazuje, że dzierżył w ręku krzyż. Podaj nazwę cmentarza, na którym znajduje się grób świętej pamięci księdza Ignacego Skorupki oraz numer kwatery, w której został pochowany.